Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie dla Was filmik dotyczący moich nowych roślin w ogrodzie. Tutaj prezentuje się mahonia pospolita. Jest to malutka sadzonka. Trzeba uważać, bo ma bardzo ostre liście. One są takie zakończone właśnie kolcami. Kwitnie na żółto, a później będą z tego owoce. Tak wygląda. Tutaj mam posadzone dwie malutkie sadzonki. Przejdźmy do następnej rośliny. Tutaj mam posadzoną hortensję bukietową, jak dobrze pamiętam, White Lady, w którymś z filmów pokazywałam Wam, że trzymałam ją właśnie w tunelu. Tak wygląda. No zobaczymy, jakie będą kwiaty. Tutaj następnie mam krzew pęcherznicy. Dostałam ją i tak naprawdę nie wiem, jaki kolor będzie liści, bo zobaczcie, ona była przechowywana, można powiedzieć, w piwnicy, więc nie miała dostępu do światła, więc te liście na razie są, mają taki kolor, zobaczcie, więc może w najbliższym czasie nagram dla Was filmik, jak wyglądają jej liście, jaki kolor będzie. Jest to bardzo duża sadzonka, posadziłam takie trzy sadzonki, nawet dzisiaj będąc na zakupach, widziałam właśnie w którymś z supermarketów tą pęcherznicę i była właśnie w dwóch kolorach liści, takie bardzo ciemne i takie naturalny kolor zielony był. Dobrze, przejdźmy sobie dalej do następnych roślin. A tutaj właśnie mam jeszcze różę, kupiłam ją dzisiaj, była w bardzo dobrej cenie, więc postanowiłam, że kupię sobie jedną. Jest to róża pnąca w kolorze czerwonym. Może nie wygląda jakoś tak mega dobrze, ale zauważyłam, że tutaj już pojawiają się pąki, więc na pewno system korzeniowy jest ok. Tutaj jeszcze będę miała do przecięcia, bo jest suche. No i chwilę będzie się moczyć w wodzie, a później już przesadzę ją do gruntu. A tutaj właśnie mam sadzonkę jaśminu, więc jestem ogólnie ciekawa, czy w tym roku już będą pierwsze kwiaty, czy nie. Jest tutaj właśnie jaśminowiec. Zostawiłam sobie etykietę, żeby pamiętać nazwę. I jeszcze mam także dwie malutkie właśnie sadzonki. Też właśnie tutaj jest jaśmin i tutaj jest już taka większa sadzonka. Jeszcze pokażę Wam moje jagody kamczackie. O, zobaczcie, tutaj już pojawiły się pierwsze kwiaty, ale w ogóle nie jestem pewna, czy one w tym roku dadzą owoce, czy nie. Pewnie jak pojawią się te przymrozki w maju, to może nic z nich nie być. Ale ogólnie jagoda kamczacka jest bardzo odporna na przymrozki. Kwitnie ogólnie szybciej niż borówka amerykańska. I tutaj jest właśnie nazwa tej jagody. Jest to duet. I druga też jest właśnie sadzoneczka. Na tej nie ma żadnych kwiatów. Są to malutkie sadzonki. I tutaj jest indigo. Indigo yam. Tak wyglądają. Też zatrzymałam sobie etykiety, żeby pamiętać nazwę tych sadzonek. Tutaj mam właśnie jeszcze truskawki. O, tutaj już są pierwsze pąki.
zaczęły kwitnąć już. Także myślę, że może pod koniec maja już będę zbierać pierwsze truskawki. Jeszcze pokażę Wam z drugiej strony, tam mają więcej kwiatów te sadzonki. A z tej strony Wam pokażę właśnie moje sadzonki. Truskawki. Już są piękne, piękne kwiaty. No ogólnie mam problem z tym, że jest bardzo dużo mrówek, ale no trudno mi je zwalczać. Proszek do pieczenia nie pomaga, cynamon też. Zresztą jak mamy teraz temperaturę na plusie, to praktycznie codziennie podlewam te truskawki i no, podczas podlewania to wszystko, ten proszek do pieczenia czy cynamon, ulega właśnie rozpuszczeniu i już nie będzie takiego efektu. O, tutaj takie mam sadzoneczki, tak wyglądają. Liczę, że w tym roku będzie więcej. Ogólnie zwiększyłam plantację truskawki i też mam jeszcze sadzonki truskawki, które powtarza swoje owocowanie, więc myślę, że będę miała cały czas na bieżąco świeże truskaweczki z własnego ogrodu. Także do usłyszenia wkrótce.